Cześć, czołem. Witam na kanale Pewex Recycling. W sobotę 9 września. Zmęczenie wychodzi już bokiem. Przez ostatnie 30 ileś godzin, 3 godziny snu. Ale na Pewexy pojadę. A w międzyczasie taki szybki przegląd stanów magazynowych. Jestem ciekaw, ile już tutaj oryginalnej nazbierałem, bo farbowaną. O, to mam tutaj. Dzisiaj troszeczkę poćwiczyłem, troszeczkę tam naskubałem. Dokładamy, ubijamy i chowamy. I czekamy na lepszą cenę, nie? A ta skrzyneczka, ona już zacnie waży. Na wadze jest 0, jest 0. Aha, no dobra, to się pomyliłem o parę kilogramów, bo liczyłem, że jest 20. A skrzyneczka waży 2 kilogramy. Ale tu masz jeszcze. Aha, no właśnie, jeszcze dzisiejszy urobek. No nie tylko dzisiejszy. Tam szybciej też coś było, troszeczkę doskubane kabelków. Ciekawe. Wczorajszych wystawek. Tak, troszkę z wczorajszych wystawek, ale to była taka dzika akcja na zasadzie mojego powrotu z wyjazdu. O północy przejechałem przez rejon, gdzie były wystawki. Chwyciłem dwa odkurzacze. Trochę złomu, pojechałem do domu po przyczepkę. No i oczywiście co trafione, o tamten baniaczek z tym zaworem, jakieś rowery. Taki duży grill. Co tam jeszcze było? Jakieś aluminium. Kosiarka. A, kosiarka. Jakieś tam inne bzdety i pierdoloty. Czekaj, jeszcze tam jest. No i to jest wszystko, miszmasz. Ale jeszcze są kabelki dobierane. O, kabelków jeszcze jest mnóstwo. No to ile zgadujemy? Jaka jest cena? Jaka może być cena? Dobra, licz się na 28 zł. Gdzie jest światełko? Tutaj. O, to już mi się podoba. No. Czyli na jakiś kieliszek chleba będzie. Albo tą, jak to się mówi, bułkę, jagodziankę, jo? Dobra. Nie truję, moi drodzy. Mam nadzieję, że będziemy się widzieli na Peweksach. I co? Do zobaczenia. Pozdrawiam. A tu jest wystawka z moszą. No nie tylko mosiąc. Trochę mnie nawiedziło. Jak widać, jedna waga niżej, niżej, druga waga i tam na mini podkowa i tam na prawo taka mega magiczna waga i wszystkie no niby pokazują prawidłowo. Ciąg dalszy nastąpi.